Wypadki w gospodarstwach domowych oraz pierwsza pomoc to tematy, które zgromadziły mieszkańców Gminnej Bibliotece Publicznej w Kaninie. O bezpieczeństwie w pracy na roli opowiadali pracownicy KRUS-u. Można wiele rzeczy przewidzieć, a wszystkie te wypadki, no, konsekwencje ich są bardzo, bardzo nieprzyjemne. Natomiast szkolenie z porad dotyczącej pierwszej pomocy przeprowadziła Ochotnicza Straż Pożarna z Wysokiego. Bardzo często ludzie, którzy uczestniczą w zdarzeniach, nie są świadomi do końca swoich działań. Po prostu musimy wziąć się, tak powiem normalnie, w garść, żeby po prostu się nie bać, udzielać pomocy. Wiedzy nigdy na ten temat nie jest za dużo, bo śledząc media, czy też czytając gazety, widzimy, ile tych wypadków w poszczególnych gospodarstwach rolnych jest. I tutaj panowie inspektorzy z KRUS-u Limanowskiego poprzez piękną prezentację multimedialną uzmysłowili nam wszystkim, jak ogromne zagrożenie funkcjonuje w małych gospodarstwach rolnych, jeśli nie przestrzegamy tych podstawowych zasad bezpieczeństwa. Ogromne należą się słowa podziękowania dla ochotników ze Straży Pożarnej z OSP w Wysokim, że przyjechali nie tylko z wozem bojowym strażackim, ale już z pełnym wyposażeniem po to, aby przedstawić nam zasady udzielenia pierwszej pomocy. Spotkanie w filii Gminnej Biblioteki w Kaninie było realizowane w ramach cyklu spotkań z książką, które w okresie ferii organizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi.